Yeah, follow me, cause I'm the leader. Going in this microphone and coming out your speaker. How else am I gonna reach ya? Hip hop is a megaphone. When I was in the A, I got an F, so I headed home. Back to the loo, red bricks and cobblestones. I landed on the north side. This is my ozone. Oops, I mean my ozone. It's in my chromosome. These Thundercats and whippersnappers playing my ozone. Shit, I'm like an OG. That's what they told me. Cause I've been putting records out back since 03. Black Mamba Kobe, you can't hold me. I got a single on some wax. It's cold, you know me. Yeah. Follow me, cause I'm the leader. Going in this microphone, coming out your speaker. How else am I gonna reach ya? Hip hop is a megaphone. When I was in the A, I got an F, so I headed home. It's a real life documentary. Kinda scary, hard to believe, like Bloods on Stansberry. Shit, I'm just temporary here for the moment. If you want it, then we own it. I can crush an opponent, verbally, mentally, and physically. I legitimately hold the top spot lyrically, typically. See, I wouldn't even give you a chance, but you were standing on the wall like you wanted to dance. Come and tangle, boy, you get mangled. Two step, four squares, I got all the angles. Hopping in the jungle, grinding like lions and bangles. Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Terra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest, bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Muszę sobie ustawić tutaj dźwięk, żebyśmy się trochę lepiej słuchali i pojawić się dzisiaj razem z wami. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że każdy z nas jest fotografem, że każdy z nas ma prawo robić zdjęcia, mało tego, że każdy z nas właściwie oprócz tego, że jest tym fotografem, obserwatorem rzeczywistości, też do tego targa ze sobą przez życie swój pamiętnik fotograficzny, czyli taki aparat, bo waszym gościem dzisiaj razem ze mną w studio jest panie i panowie Mariusz Stachowiak, znany najbardziej jako Oderwany. Cześć Mariuszu. Cześć, witam Ciebie, witam swoich odbiorców, witam też odbiorców. Dziękuję za zaproszenie. Już z góry dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że gdzieś mnie zauważyłeś. No wiesz, no trochę, że tak powiem, ciężko jest Ciebie nie zauważyć, skoro Ty po prostu robisz szachmat, bach, pojawiasz się z aparatem i robisz takie zdjęcia, że one po prostu spowodują, że ludziom spadają buty. Tak, spadają buty albo czasami nawet i aparaty za 10 albo 20 tysięcy złotych, chociaż też na takich pracuję. No dobra, czy ty jesteś zawodowym fotografem? To znaczy jestem zawodowym pod tym względem, że żyję z fotografii już od dobrych 10 lat. Fotografii uczyłem się samemu, uczestniczyłem w różnego rodzaju warsztatach czy studium fotograficznym. Może w nas takie warsztaty robiłem już po paru latach gdzieś tam doświadczenia związanego z fotografią, ale tak to jestem samoukiem. Sam popełniałem tysiące błędów, żeby dojść do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem. Okej, czy trudno jest robić zdjęcia smartfonem? Wiesz co, no dla mnie nie. Najważniejsze jest tylko to, żeby umieć wykorzystać to urządzenie. Wydaje mi się, że tak samo łatwo bądź też trudno jest robić zdjęcia aparatem cyfrowym, lustrzanką cyfrową czy bezlusterkowcem, to jest dokładnie to samo. To co trzeba robić, żeby robić dobre zdjęcia? Przede wszystkim uczę też tego na warsztatach związanych z fotografią mobilną, czyli fotografią tworzoną smartfonem, że nawet robiąc zdjęcia smartfonem nie możemy iść na łatwiznę i że trzeba poznać pewne zasady, które są związane z fotografią, czyli jakby sama fotografia, co to jest fotografia, jak ona powstaje, skąd się bierze obraz, co wpływa na to, że powstaje nam ten obraz, co spowoduje, że mamy zdjęcie ostre, zamazane, rozmydlone. To jest teoria, która jest istotna i ja nawet właśnie, kiedy biorę smartfon do ręki, traktuję to urządzenie dokładnie tak samo, kiedy pracuję na aparatach systemowych, tak zwanych, jak to potocznie się mówi, na dużych, profesjonalnych aparatach.
No dobra. To tak w skrócie, że tak powiem. A później tysiące popełnionych błędów, dokładnie tych, które popełnia się przy fotografowaniu, przy normalnej fotografii. Mówię tak normalnej, bo to czasami trzeba rozróżnić, szczególnie właśnie dla osób, dla których fotografia tworzona smartfonem uznawana jest za niefotografię. To już rozmawialiśmy o tym wcześniej, więc to tak jest. No, wiesz, ja sobie przypominam, kiedy jak ja zaczynałem swoją fotografię, przygodę z fotografią, ja na przykład od początku, mając lustrzankę cyfrową, w ogóle nie korzystałem z trybu automatycznego. Mhm. Po prostu włączyłem manualny tryb, pomimo tego, że miałem tryb automatyczny, priorytet przysłony, priorytet czasu naświetlania, ja jednak korzystałem z manuala, dlatego że chciałem się w ten sposób uczyć, jakby popełniać błędy i zrozumieć, na czym to polega, dlaczego właśnie raz jest ciemne, raz jest jasne, dlaczego mi się coś poruszyło, skąd się biorą na lampach, na ulicy, na lampach gwiazdki, dlaczego raz tło jest, pierwszy plan jest ostry, drugi jest rozmyty, i tysiące popełnionych błędów. I pamiętam lubię taką swoją historię, którą przeżyłem w temacie właśnie doświadczenia. To był chyba rok 2000, chyba trzeci, czwarty, 5 lat już bawiłem się w fotografię. Wtedy jeszcze pracowałem, nazwijmy to normalnie, w korporacji. Fotografia była takim moim już jak oderwaniem od codzienności. Wydawało mi się, że jestem już dobrym fotografem. Tak sobie po prostu myślałem. Byłem na takiej wyprawie po Saharze i robiłem zdjęcia w środku beduinów w chacie. Porobiłem te zdjęcia. No i nagle słyszę, że na zewnątrz dromadery ryczą. Beduini próbują te dromadery uspokoić, tego dromadera jednego uspokoić. Ja wybiegłem z tej chaty, wziąłem aparat i robiłem zdjęcie za zdjęciem. Nie odciągając nawet oczu od wizjera, i już tam w myślach widziałem, jak odbieram nagrodę w National Geographic, World Press Photo i każde inne możliwe nagrody. Taki byłem już przeszczęśliwy, a w momencie, kiedy odstawiłem oko od aparatu i zobaczyłem, że na moim wyświetlaczu wszystko jest białe, to zrozumiałem, że jednak jeszcze daleka droga przede mną właśnie tym, żeby świadomie fotografować, więc często jest tak, że to też powtarzam, i kiedy pokazuję swoje zdjęcia, nawet te zdjęcia, które są zrobione smartfonem, i zadaję komuś pytanie, powiedzcie mi, w jaki sposób to zdjęcie zostało zrobione, to najgorzej jest, kiedy ktoś mi powie, że mi się to udało zrobić. Ja wychodzę z założenia, że mi się nic nie udało, szczególnie w fotografii. No. Kiedy mówimy udało się, to przypisujemy przypadkowość, a w fotografii, szczególnie tej, w której pracujemy w trybie manualnym, nie ma miejsca na udało się, bo udało to jest wtedy, kiedy pracujemy w trybie automatycznym. To jest taka, wiesz, temat być może luźny, bo fotografia mobilna sama w sobie jest czymś luźnym, no spontanicznie wyciągamy smartfon, a ja mówię o takich, jakby nie patrząc, poważnych tematach, ale być może ta powaga tej sytuacji w tym moim oderwaniu w kierunku fotografii mobilnej przyczynia się do tego, że no te zdjęcia, które robię właśnie smartfonem, które publikuję w mediach społecznościowych, no są takie, a nie inne. Okej, okay. No to sobie będziemy rozmawiali w takim razie dokładnie o tym, co zrobić, aby te zdjęcia częściej wychodziły zjawiskowe, abyśmy dbali o to, żeby te zdjęcia były po prostu dobre, no i żeby to wszystko się spinało. A ja przy okazji was zaproszę do tego, żebyście pisali pytania. Teraz widzę tutaj, że część pytań mi się pojawia, na przykład Paweł pisze nam komentarz, ale ładne kolory studia, dobra robota Wojtek. Dzięki bardzo, to akurat absolutnie mogę, nawiązując do tego, co powiedziałeś, przypisać trochę losowi. Zdążyliśmy na ostatnią chwilę, bo musieliśmy się przenieść do drugiego studia po to, żebyśmy byli w większym studio, żebyśmy mieli więcej dystansu od siebie, czyli żebyśmy mogli zachować pełen dystans, ale właśnie widzę, że mi się te pytania nie wyświetlają. Więc jakbyście mogli, transmisja jest realizowana na dwóch Wojtkach Hera, czyli zarówno na kanale Wojciech Hera, czy też na grupie, na stronie właściwie Wojciech Hera, jak również na moim profilu prywatnym, jak również na LinkedInie. Jakbyście mogli zobaczyć, z którego miejsca uda mi się wyświetlić wasze pytania, to wtedy będę mógł je wyświetlać i będziecie mogli sobie na nie odpowiadać. Pamiętajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego, w jaki sposób robić ciekawe zdjęcia, jak w ogóle fotografować, jak robić zdjęcia smartfonem, jaki jest najlepszy smartfon do robienia zdjęć i te wszystkie inne rzeczy, to jest to miejsce, żebyśmy sobie tutaj trochę o tym porozmawiali. Ale ja bym chciał faktycznie, zanim przejdziemy w ogóle do robienia zdjęć i do całej fotografii, do twojej książki, która też mnie trochę intryguje, to chciałbym w ogóle pogadać o oderwanym. Czym jest lub kim jest oderwany i skąd się w ogóle wziął koncept oderwanego?
Słuchaj, oderwany to się wziął stąd, że kiedyś, ja jestem dzieckiem korporacji, pracowałem w korporacjach międzynarodowych, w działach sprzedaży i fotografia sama w sobie na początku była dla mnie no, takim oderwaniem. Wtedy jeszcze nie używałem słowa oderwanie, no po prostu szukałem sposobu na to, żeby odreagować ten ciężki tydzień pracy, więc było to związane z fotografią. A sam motyw związany, jak już oderwany, to pojawiło się, że ja bodajże w 2012 roku postanowiłem oderwać się tak mocno od świata korporacyjnego, to znaczy po prostu postanowiłem, zajmowałem się fotografią, to była moja pasja, ale postanowiłem oderwać się od mojej pracy w korporacji, oderwać się od tej tak zwanej szarej codzienności i wyruszyć w świat w spełnianiu swoich marzeń, swoich marzeń związanych z podróżami. Bo podróże towarzyszyły mi od zawsze, odkąd pamiętam, nawet moja mama nieraz mówiła, gdziekolwiek będziesz chciał jechać, to jak nawet będzie trzeba pożyczyć, to pożyczę, ale po prostu jedź. No ale to oderwanie to było tak, że to był taki mój zamysł, odrywam się od swojej codzienności. Kupiłem bilet w jedną stronę do Azji i po prostu poleciałem. I moim takim właśnie mottem było, odrywam się od swojej codzienności i wyruszam w świat w spełnianiu swoich marzeń. I to zdjęcie, które jakby najczęściej u mnie jest, albo jest nawet w moim, jest w logo oderwanym, to jest zdjęcie, które wykonał mi mój kolega fotograf Jacek, którego serdecznie pozdrawiam. I też była fajna i śmieszna sytuacja, nieraz do niej wracamy. Dlatego, że ja miałem też pewien koncept co do samego oderwania, co do samego zdjęcia oderwanego. I kiedy robiliśmy te zdjęcia i ja mówię, Jacek, naciskaj spust migawki, ja się odrywam tak, jak się odrywam. A Jacek do mnie mówi, ale człowieku, co to jest w ogóle za oderwanie? Powinieneś się oderwać tak jak Jasiu Wędrowniczek klasycznie? A ja powiedziałem, ale ty nie mów mi, jak ja mam się odrywać, ty nie mów mi, jak ja mam żyć, to jest moje oderwanie i koniec. I ja miałem taki troszeczkę ukryty w tym moim oderwaniu, taki ukryty pewien projekt. Polegało to na tym, że stwierdziłem, że skoro się odrywam mentalnie, skoro jestem fotografem, będę robić zdjęcia, to będę sobie wykonywać takie zdjęcia, kiedy odrywam się od ziemi. W ten właśnie konkretny sposób. I ja byłem wtedy 3 miesiące w podróży, czy 4 miesiące w podróży. Ja robiłem sobie te oderwane zdjęcia w różnych miejscach. Na początku to było tak, że jak odrywałem się, to robiłem sobie to zdjęcie, nie wiem, takie selfie, miałem statyw, pilot i sobie po prostu robiłem te oderwane zdjęcia. I zauważyłem, że zdarzało się też również tak, że kiedy gdzieś byłem, nie wiem, czy to było na Sri Lance, w Malezji, w Tajlandii, kiedy robiłem te zdjęcia, mieszkańcy przypatrywali się i zastanawiali się, co ten białas wyrabia, więc ja odrywając się, później pokazywałem tym ludziom, że wychodzi coś takiego i było tak, że ja ich też zapraszałem do tego oderwanego zdjęcia, albo oni sami się pytali, czy mogą oderwać razem ze mną i to tak po prostu było i to taka, nazwijmy to, mocno to się gdzieś tam zakorzeniło do takiego stopnia, że pamiętam na Sri Lance też spotkałem sympatyczną koleżankę, znajomą kobietę Renatę i ona obserwowała mnie i też mówi, co ty w ogóle wymyśliłeś, jakie w ogóle są twoje plany i ja jej powiedziałem, że ja w ogóle to mam plan taki, że chcę lecieć jeszcze do Birmy i w Birmie też się chcę oderwać z mnichami. Taki mam projekt, taki mam pomysł. No i ona też tak troszeczkę poklepała się, popukała mi sobie po głowie, czy mi powiedziała, no jasne. No ale za 2 miesiące, kiedy zobaczyła oderwane zdjęcie z mnichami, to zrozumiała, że rzeczywiście jest to oderwany projekt. I dopiero kiedy wróciłem do domu, do Polski, kiedy robiłem swoją taką prezentację podróżniczą, to dopiero wtedy wszystkim pokazałem te oderwane zdjęcia. Więc to tak się po prostu stąd wzięło. Ale jesteś bardziej podróżnikiem, blogerem czy fotografem? Wiesz co, bardziej bym powiedział, że jestem podróżującym fotografem. Blogerem raczej trudno, nie nazywam się blogerem, bo to okay. Jest, nie nazywam się dlatego, że jakby szanując blogerów uważam, że nie wykonuję takiej pracy, która jest związana ze stricte blogowaniem. Powiem ci tak. Ale dużo publikujesz mimo wszystko. Dużo publikuję, ale powiem ci, że ja publikowałem już ja miałem swoją stronę internetową już w 2000, czy w 2001, czy 2002 roku, kiedy wyjeżdżałem, po prostu wrzucałem zdjęcia na swoją stronę, żeby pokazać no, swoim znajomym, rodzinie, gdzie jestem, co robię, więc taka chęć pokazywania zdjęć, czy też opisywania, no to ona rzeczywiście gdzieś u mnie była.
nie byłbym sobą, bo w końcu to jest rozmowa Hera on Era, ona jest o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, żebym nie zagadnął o ten wymiar jednakże bardzo mocno przedsiębiorczości. Podróżujesz, porzuciłeś pracę w korporacji. Z czego żyjesz? Żyję, tak jak wcześniej wspomniałem, żyję z fotografii. Ale dobra, co to znaczy żyć z fotografii? To polega na tym, że jak wyruszyłem swoją oderwaną podróż, która nazwijmy to było tym takim największym oderwaniem, to pracując w korporacji zarobiłem sobie na podróż, wykonywałem też również wtedy zdjęcia, choćby nawet reportaże ślubne bądź inne zdjęcia eventowe, więc kiedy wyleciałem na swoją pierwszą podróż, to korzystałem ze swoich pieniędzy, które miałem. Zarabiam, to było wtedy. Teraz jest tak, że zarabiam na zasadzie, jeżeli są reportaże w okresie wiosenno-letnim w Polsce, też wykonuję jeszcze fotografię ślubną, robię zdjęcia eventowe, zdjęcia reklamowe, więc... Ale pojawiasz się wtedy tylko ze smartfonem, czy jednakże dla komfortu twojego zamawiającego mówisz, dobra, wezmę aparat systemowy? Znaczy, to wiesz co, nawet to nie jest dla komfortu, to po prostu jest tak, że no, jeżeli jadę na ten reportaż, niech to będzie reportaż ślubny, czy jakikolwiek inny reportaż, no jednak wykonuję to aparatem systemowym, czy jeżeli robię zdjęcia stricte reklamowe, no to też pracuję na aparacie systemowym, przy czym jak jestem na zleceniach komercyjnych niezwiązanych z reportażem ślubnym, no to również oprócz zdjęć robionych aparatem systemowym robię również zdjęcia smartfonem, choćby nawet po to, żeby rzucać je bezpośrednio na media społecznościowe, bądź też bywają takie sytuacje, że jestem w stanie smartfonem zrobić lepszy kadr, lepsze ujęcie, zupełnie inną perspektywę, która jest niedostępna dla aparatów systemowych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wezmę sobie smartfon, w którym będę mógł, kiedy wezmę sobie smartfon i wystarczy, że robiąc zdjęcie, nie będę go robić przykładając na przykład do podłogi czy do stołu w taki sposób, że ten obiektyw będzie na górze, tylko dam go na obiekt będzie na dole, to perspektywa będzie zupełnie inna. I teraz, kiedy weźmiemy sobie aparat, to już taka teraz jest lekcja, tak? Ale lubię zdradzać ten mój sposób na tworzenie kreatywnych kadrów, no bo jeżeli będę pracować na aparacie systemowym i będę mieć duży obiektyw, to nigdy tym obiektywem, dużym, szerokim obiektywem, nie będę w stanie zejść tak nisko do płaszczyzny, żeby zrobić dosyć ciekawe zdjęcie. I robiąc zdjęcia smartfonem, nie martwię się dzisiaj o jakość. W ogóle zapominam o czymś takim. Po prostu mnie to nie interesuje, bo ja wiem, że dzisiejsze smartfony dają nam jakość, której mogę być pewny przy wykorzystaniu tych zdjęć nawet w wydrukach formatu 50x70, czy nawet jeżeli się dobrze do tego przygotujesz, dobrze stworzysz materiał, to możesz nawet i wykorzystać zdjęcie na billboard. I mówię to z czystą odpowiedzialnością, bo nawet jestem osobą, która współorganizuje Opolski Festiwal Podróżniczy i zdjęcia, billboard na przykład, który był w tamtym roku u nas w Opolu, było wykorzystane zdjęcie zrobione smartfonem. Więc w taki sposób zarabiam. No zarabiam teraz poprzez wydaną książkę, czy przez wydane e-booki. Więc to jest tak, wyjeżdżając... Ja chyba się nakręciłem w ogóle w tym temacie związany z fotografią mobilną. Zauważyłeś to? No to dobrze. To jest bardzo dobrze. No dawaj. To jest takie oderwanie. No jeżeli wyjeżdżam w swoje dalekie podróże, no to też jest, wiesz, to jest wolny zawód, czyli ja muszę czasami wydać, żeby zarobić. Wyjeżdżam na miesiąc, na dwa czy na trzy w dane miejsce po to, żeby zebrać materiał, który następnie będę wykorzystywać na warsztatach fotograficznych, na różnego rodzaju eventach, szkoleniach, czy do kolejnego materiału, do kolejnej książki, e-booka i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to po prostu wygląda. Dobra, ale masz u siebie na stronie jedną rzecz, która mnie akurat osobiście bardzo interesuje. To jest taka usługa, którą masz i która paradoksalnie mi naprawdę zajęło dużo czasu. I to naprawdę zajęło mi dużo czasu, żeby znaleźć człowieka, który chciałby to zacząć ze mną robić. Jestem szczęśliwy, bo już znalazłem takiego człowieka, który mógłby mi to robić i pomaga. A mianowicie masz taką usługę jak konsultacja fotograficzna online. Tak. Na czym to polega? Polega to na tym, że zaczyna się, jeżeli osoba zdecyduje się na konsultację ze mną,
to najpierw dostarcza mi swoje zdjęcia. Mhm. Mówię tak, wyślij mi swoje najlepsze zdjęcie, zdjęcie, z których, na przykład najlepsze zdjęcie, zdjęcia, z których jesteś zadowolony, z których jesteś dumny, zdjęcia, które po prostu chcesz mi wysłać, bądź też zdjęcia, które masz, ale nie wiesz, o co chodzi w tych zdjęciach. Bo zdarza się też tak, że osoby, które nieświadomie robią zdjęcia, bo uczą się też tej fotografii, po prostu czasami zrobią jakieś zdjęcie, które jest na zasadzie, sami nie wiedzą, o co w tym zdjęciu chodzi. Więc odbywa się to w taki sposób, że ja na podstawie tych zdjęć przygotowuję dla niego taki feedback w postaci, wymienia mocne punkty, słabe punkty, punkty rozwoju, co by można było w tych zdjęciach zrobić. I odbywa to się po prostu na tej zasadzie. Okej. Okay. Czy ludzie umieją robić zdjęcia? No wiesz co, to tak samo, czy potrafią gotować? No są tacy i tacy. Można byłoby pójść dalej, czy można kogoś nauczyć fotografii. Mm-hmm. To jest, ja mam do tego troszeczkę takie podejście, że na swoim przykładzie, jakby mi ktoś powiedział, że mnie można nauczyć śpiewać albo grać na jakimkolwiek instrumencie. Ja być może bym zagrał, tak? Ja pamiętam, jak dostałem kiedyś od rodziców, nie, pod choinkę, przepraszam, nie pod choinkę, tylko od Mikołaja, nie od rodziców, tylko od Mikołaja dostałem organki, bo chciałem grać. I co z tego, że miałem na tych organkach 1, 2, 3 i były ponumerowane, sam sobie ponumerowałem te klawisze, przyciski, widzisz, no tak do tego podchodzę. I nie umiałem się tego nauczyć. Ale uważam, że bywają sytuacje takie, być może ja też jestem takim przypadkiem, bo ja nie pochodzę z rodziny artystów, nie, mama nie fotografowała, tato nie fotografował, nie malowali, nic nie robili, a ja po prostu odkryłem w sobie tę fotografię. I zauważam też jest tak, że jeżeli ja na przykład w szkole jakieś osoby biorą udział u mnie w moich warsztatach albo obserwują mnie na moim profilu, na Oderwanym, na przykład ja ich też obserwuję po tych warsztatach, to bywają sytuacje, kiedy ja widzę, że jest ten progres, że rzeczywiście nadałem kierunek, pokazałem, co można zrobić i to jest jakby tak sezami otwórz się i to działa. A czasami jest tak, że naprawdę pomimo wielkiej sympatii to po prostu nie idzie. Można komuś tłumaczyć, a ta osoba dalej tego nie zrozumie. To po prostu być może nie jest działka dla niej. Okej, okay, no dobra. To jest takie moje podejście, jakby tak do tego podchodzę. No dobra, ale ty mówisz trochę o tym, że ty to odkryłeś w sobie. Jak ty to w sobie odkrywałeś? To znaczy, to odkrywanie chyba polegało też na tym, że inne osoby, które jak robiłem zdjęcia i pokazywałem te zdjęcia, to te osoby mnie jakby utwierdzały w tym przekonaniu, że masz oko, no, że na twoje zdjęcia się dobrze patrzy, że chce się zatrzymać, spojrzeć, zarekomendować. A uwierzyłem w to, że rzeczywiście robię dobre zdjęcia, jeżeli mogę sobie tak schlebić, to, że ja nigdy nie wykonałem choćby nawet sesji, to jest dobry przykład, nigdy nie wykonałem sesji ślubnej, reportażu ślubnego, nazwijmy to za darmo do portfolio. Okay. Nawet mój pierwszy ślub, który sfotografowałem, był z polecenia od kolegi Mariusza, który pracował w jakiejś tam firmie. Poprosił mnie, żebym zrobił zdjęcia biura, żebym zrobił zdjęcia pracowników. I kiedy on zobaczył te zdjęcia, zobaczyła te zdjęcia też jego pracownica i poprosiła mnie o to, żebym wysłał ofertę i zadała mi pytanie, ile to kosztuje zrobienie tych zdjęć. Mhm. I ty powiedziałeś bardzo drogo i ona powiedziała, oj, nie mamy tyle budżetu, a ty powiedziałeś, dobra, to przenieś się z jakiegoś innego. Nie, po prostu tak, ile powiedziałem, tyle było. I powiem ci, że mnie bardzo dużo... Jak ja zrezygnowałem z korporacji, mhm. to była moja decyzja, ale korporacja mnie bardzo dużo nauczyła. To, co nie udaje mi się, bo to widzisz, nie lubię mówić tego słowa udaje. To, co robię, dużo rzeczy jest związanych właśnie z tym, co wyciągnąłem z korporacji. I tak samo jest jakby tutaj w tym biznesie. Ty się mnie pytasz właśnie, skąd ja mam pieniądze na to wszystko? No mam z fotografii, ale to, w jaki sposób udaje mi się sprzedać te zdjęcia, w jaki sposób udaje mi się przygotować projekt dla klienta, no wiąże się z tym, że no to moje biznesowe podejście z korporacji daje mi szansę tworzyć to, co robię dzisiaj. Czy jest duże zapotrzebowanie na nauczenie się robienia zdjęć aparatem?
Znaczy, smartfonem. Smartfonem, tak. A teraz to dopiero, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, w której jesteśmy, to, co ja odczuwam w temacie związanym z fotografią tworzoną smartfonem, media społecznościowe, no i ten smartfon jest czymś niesamowitym. I to jest tak, jak ty zadałeś mi pytanie, w jaki sposób realizuję konsultacje online z fotografią, to jest tak, że jeszcze w tamtym roku nie byłoby do pomyślenia, że będzie coś takiego jak uczenie fotografii online. I jak ktoś, jak ktoś się mnie pyta, jak ty to robisz, czy ty online uczysz fotografii? Ja uczę w taki sposób, że ja już na mniej więcej od połowy tamtego roku zacząłem robić takie coś, że kiedy fotografowałem, ja nagrywałem sobie, robiłem sobie nagranie ekranu. I ja to wszystko mam, ja to po prostu sobie zbierałem i zbieram po to, że jeżeli ja na przykład mówię komuś, będąc w domu, że jeżeli jesteś na mieście, no bo to, że uczymy tutaj, to uczymy tutaj, ale uczymy tego, co będzie się działo na zewnątrz. I kiedy ja mówię o tym, że jeżeli jesteś na mieście, to możesz dostrzegać, to ja dostrzegam to, tamto i owamto. I ja wtedy pokazuję to, bo ja ten materiał mam. Więc nie wiem, jak się to trafiło, że idealnie się, nie wiem, czy mogę powiedzieć, wstrzeliłem w temat. No wiesz, od dłuższego co się zastanawiamy, kto wywołał COVID. Teraz już mamy tutaj generalnie odpowiedź na to pytanie. Tak. No. Przypomnij, dokąd była twoja pierwsza podróż? Bo nie wiem, czy pamiętamy tutaj wszyscy dokładnie, kto poleciał do Azji na początku. A wcześniej pracował w amerykańskich korporacjach. No to właśnie teraz to jest ta odpowiedź na pytanie. I to się wszystko układa. I teraz się wszystko ten. A jak się fotografuje nietoperza przed ugotowaniem? Tak opowiedz o tym. Nie, no wiesz, no wszystkiego też nie mogę powiedzieć. Nie, do no tego pewnie, trzeba dojść. Nie, no oczywiście, jakby spoko, gotowane nietoperze, zdjęcia i teraz wszystko mamy. Dobra, ale jest ważna rzecz, bo to jest taka rzecz, która mnie intryguje, jakby, czyli dokładnie statyw, tak? Bo ja sobie faktycznie tutaj gdzieś mogę powiedzieć, że o dobra, okej, okay, dobra, mam różne statywy, lubię, ja je wykorzystuję tylko właściwie z jednej rzeczy, po pierwsze jak akurat zdarza się, że muszę zrobić live, ja niestety jestem bardzo słaby w zdjęcia, wszyscy, którzy znają moje zdjęcia wiedzą, że ja tylko umiem robić zdjęcia w windzie i jestem całkiem dobry w elevator selfie, czy też elevator picture, natomiast jestem słaby ten, ale jakby używam sobie statywu do tego, żeby robić. I jest jedna, jedyna rzecz, do której go wykorzystuję, to jest jak jeżdżę na rowerze, znaczy ci, którzy teraz mnie znają dobrze, teraz w ogóle płaczą ze śmiechu, bo mówią, Hera, ty nie jeździłeś na rowerze bardzo dawno. To prawda, dawno nie jeździłem, ale kiedyś jeździłem dużo. I zawsze zazdrościłem moim kolegom, że mają takie fajne zdjęcia, nie? Że tam wiesz, jadą na tym rowerze, to sobie kiedyś odkryłem, że jak będę sobie nosił ze sobą statyw, to sobie raz na jakiś czas mogę go postawić, to ty dokładnie powiedziałeś, mam ze sobą też ten pilot i przejeżdżając w dobrym momencie sobie walnę i tak jeżdżę jak ten głupek w tym miejscu, w które chcę zrobić zdjęcie z 15 razy, aż w końcu będę miał to dobre. Później odkryłem, że właściwie jestem bez sensu, mogę sobie włączyć nagrywanie i po prostu wyciąć klatkę i to jest właściwie równie tak samo dobre, do mediów społecznościowych absolutnie wystarczy, no ale to trochę mi zajęło, żebym sobie to zrobił. To pytanie jest, po co jest statyw? Bo ty widzę, że sobie go przywiozłeś, domyślam się, że nie przywiozłeś go tak po prostu, jeśli go postawiłeś, tylko dlatego, że masz jakąś magiczną za nim jakieś przekonanie. Czy statyw jest ważnym elementem? Tak, dla mnie jest bardzo ważnym elementem i tak samo jak mam smartfon zawsze przy sobie, jak każdy z nas ma smartfon przy sobie, tak samo mam niemalże prawie zawsze statyw, najmniejszy jaki jest w portfolio firmy, z którą współpracuję, dlatego że kiedy wiem, jaki jest potencjał w smartfonie, to jeżeli chcę wykorzystać w 100% potencjał w smartfonie, to jest mi potrzebny statyw. A mówiąc o potencjale, mam na myśli to, że robimy zdjęcia na długim, że dzisiejszymi smartfonami możemy robić zdjęcie na długim czasie naświetlania. Na przykład w moim smartfonie mogę ustawić sobie czas naświetlania 32 sekundy i jeżeli chcę zrobić zdjęcie właśnie, gdzie są smugi świateł, nie wiem, są rozmyte fale, no to statyw jest mi niezbędny. Jest dokładnie tak samo mi niezbędne, kiedy robię aparatem systemowym. To jest dla mnie, clue. To jest odpowiedź. Nie wykorzystuję, rzadko mi się zdarza, żebym wziął statyw do tego, żeby służył mi jako selfie stick. Okej. Okay. Czasami tak, ale... Ale nie lubisz? Popracuj nad tym. Selfie jest bardzo ważną funkcją ekspresji.
Ale tak, jak sobie przejrzysz mój Instagram, to od czasu do czasu sobie wrzucę zdjęcie, wrzucę sobie selfie, dlatego że wiem, że ono jest ważne w dzisiejszych czasach, że trzeba tę twarz pokazać. Pewnie robię mało selfie, dlatego że jako fotograf podróżujący, zawsze bardziej mi zależało na tym, żeby poprzez zdjęcia nie pokazywać tu byłem, tam byłem, tylko to zobaczyłem. A w przypadku selfie, no to już jest jednak takie parcie na szkło, więc jakby pod tym względem. Jeżeli robię selfie, no bo robię, staram się nazywać to już wtedy nie selfie, tylko niech to już będzie autoportret, żeby to było jakieś przemyślane. Artystycznie podchodzę do selfie, bo za pomocą selfie możemy też pokazać nie tylko swoje emocje, to jest jedna rzecz, no ale możemy pokazać emocje tylko swoją twarzą, ale nie będziemy wiedzieć, gdzie to selfie zostało zrobione. Czy zrobiłem je w mieszkaniu, czy zrobiłem je pod mostem w Sydney, czy zrobiłem je pod Taj Mahal w tle Taj Mahal, oprócz tego jeszcze 10 innych Hindusów. To jest wtedy też, staram się, żeby to selfie również było przemyślane. Szczególnie to, które pokazuję. Nawet tutaj, kiedy wykonałem, przygotowywałeś tutaj dla nas tutaj te wszystkie w studio te urządzenia, mikrofony, to ja również sobie tutaj zrobiłem selfie, w którym sprzedaję to, że to będzie dopełnienie historii tego miejsca, że tutaj historii tutaj także byłem i mam tu takie selfie, które zrobiłem sobie, że jest troszeczkę mojej twarzy, a zarazem jest tutaj też ten mikrofon. Czyli taką zbudowałem historię, takie dopełnienie. Więc tak podchodzę do selfie, no i tak jakby wracając do motywu statywu, no jest mi on do tego, nie? Okej, ale to generalnie, jeżeli myślę o tym, żeby robić dobre zdjęcia smartfonem, powinienem przyzwyczaić się do tego, że jak zabieram smartfona, to mam go generalnie jakby również ze statywem i myślę o tym w kategorii nie tylko tego, żeby mieć stabilizację, ale również jakby stabilizację podczas naświetlania. Tak, jeżeli myślisz o maksymalnym wykorzystaniu urządzenia, no to statyw jest niezbędny, no bo jeżeli będziemy robić zdjęcia w ciągu dnia, gdzie nie możemy zbytnio tutaj poszaleć w temacie związanym z długim czasem naświetlania, no to w tym przypadku jest ten statyw niepotrzebny. Ale znowu zobacz, producenci akcesoriów do aparatów fotograficznych, jak firma, z którą również i ty korzystasz, masz tutaj te statywy. Kto by pomyślał jeszcze x lat temu, że nazwijmy to profesjonalna firma, która tworzy bardzo dobrej jakości sprzęt, będzie również robiła akcesoria dla smartfonów. Coś normalnego. Kto by pomyślał jeszcze parę lat temu, że firma, producent, lider światowy produkcji filtrów fotograficznych szklanych powie, zaczynamy robić filtry, szklane filtry do smartfonów. Mhm. To się po prostu zmienia i trzeba to po prostu po pierwsze zaakceptować, a być może z drugiej strony to wykorzystać, no bo jakby nie patrząc, jeżeli są takie urządzenia, takie akcesoria, to dlaczego ja mam z tego nie korzystać? Korzystam dokładnie tak samo, kiedy pracuję na aparatach systemowych. To jest w ogóle bardzo ładna rzecz, którą teraz powiedziałeś. Znaczy my bardzo często tutaj ze znajomymi, którzy się zajmują na przykład, nie wiem, realizacją dokładnie wideo, mówimy, że ten świat się bardzo mocno zmienił. Dokładnie to, co tutaj powiedziałeś, to dokładnie jakby sytuacja związana z tym, że mamy chociażby dokładnie, no możemy mówić o tym pewnie producencie Manfrotto, który dokładnie jakby słynął zawsze z profesjonalnych rozwiązań, robi dokładnie te rozwiązania, pewnie jeżeli byśmy obok sobie spojrzeli w nie wiem, chociażby realizację, którą robimy, to nie wiem, Blackmagic, który słynął kiedyś z mikserów wideo dla profesjonalistów, dzisiaj robi to absolutnie jakby takie lokalne i tak się tutaj trochę dzieje. No dobra. Paweł nam zadaje bardzo konkretne pytanie. Nie wiem, z jakiego powodu nie wyświetlają mi się pytania jakby od was, ale już sobie je przeklejał i sobie radzę. Jak robić zdjęcia wnętrz nieruchomości mieszkań telefonem w rozumieniu smartfonem? Na co zwrócić uwagę? Bo telefonem to wiesz, możesz mieć tarczą i tam możesz sobie tam kręcić i wybrać numer i kierunkowy i może ci nie pójść. Dobra, zupełnie poważnie. Jak robić, no właśnie, bo to jest w ogóle ciekawa rzecz, jakby na co zwracać uwagę przy tego typu na przykład ten Paweł, mogę powiedzieć, jest faktycznie gościem, który jest profesjonalnym zarządcą nieruchomości i no to tak, ma ich dużo, bardzo dużo. To teraz, że tak zacznę od takiego żartu,
zaproponuję swoje szkolenia z fotografii tworzonej smartfonem właśnie dla deweloperów, bo takie również szkolenia też już przeprowadzam. To jest w ogóle niesamowite, to też możemy o tym powiedzieć. I również warsztaty dla sprzedawców mieszkań, również mam coś takiego za sobą. I wracając do tego, no na pewno trzeba tutaj pójść też w kierunku wyboru odpowiedniego aparatu. Aparatu mam na myśli smartfon, tylko nie chodzi mi tu też o konkretnego producenta, bo tutaj nie ma tutaj znaczenia. Chodzi o to, że warto byłoby poszukać sobie smartfonu, który ma no przede wszystkim szerokokątny obiektyw, bo to jest istotne. Dzisiaj większość smartfonów to ma 2-3, a nie wiem, czy nawet i już niektóre nie mają czterech obiektywów, ale jeżeli mówimy tutaj rzeczywiście o robieniu zdjęć pomieszczeń, no to przede wszystkim tak, szukamy sobie smartfona, który ma ten szerokokątny, ale również sprawdzamy, jak ten szeroki kąt, jaki jest efekt końcowy tego zdjęcia, tak? Czy rzeczywiście nie, ten szeroki kąt nie jest tak mocny, silny, niemalże jak rybie oko, że w momencie, kiedy fotografujemy ściany, to one nam lecą, albo lecą na nas, albo w drugą stronę. To jest jedna rzecz, więc tutaj musimy zwrócić na to uwagę. Na pewno istotne jest również i oświetlenie. Kiedy ja robię zdjęcia na przykład w hotelach, pokoje hotelowe, no to również pracuję na szerokim kącie, mam szeroki kąt w obiektywie, ale mam też dodatkowe oświetlenie, po prostu staram się dać, nie wiem, kontrę, kiedy robię w ciągu dnia i to światło z zewnątrz wychodzi, jest zbyt mocne, to jest jedna rzecz, a druga, ważna jest też później postprodukcja jest dokładnie tak samo ważna, jak kiedy pracuje się na aparatach systemowych. I to, że pracując na obiektywie szerokokątnym w aparacie systemowym będzie nam, może też się zdarzyć, że będzie nam leciała ta ściana, to również w postprodukcji możemy ją sobie po prostu postawić do pionu. I to samo możemy zrobić pracując na zdjęciach zrobionych smartfonem. I znowu, nie potrzebujemy do tego specjalistycznego programu w komputerze. Możemy to zrobić również z pozycji smartfona w genialnej aplikacji, darmowej aplikacji Snapseed. To jest aplikacja Snapseed, to jest takie narzędzie, że kiedy ja pracuję też na Lightroomie, jeżeli chodzi o Lightroom w smartfonie, bo jeżeli pracuję na zdjęciach swoich, nazwijmy to, na z aparatu systemowego, to akurat pracuję na Photoshopie i Camera Raw, ale wracając do smartfona, no to jest Lightroom, ale kiedy odkryłem tę aplikację Snapseed, to tam możemy zrobić naprawdę bardzo dużo, łącznie nawet właśnie sprostowanie ścian. Snapseed, tak. W sensie, okej, okay, dobra, mam już, sobie ją tutaj skopiuję, oczywiście znajdziecie ją bez problemu. Opowiem fajną historię, w temacie, właśnie idealnie pasuje do tematu zdjęć wnętrz. 2 albo 3 lata temu robiłem zdjęcia dla sieci pensjonatów w województwie opolskim, dolnośląskim. Robiłem aparatem systemowym, no i mówię do pani właścicielki czy menadżerki, że wie pani co, robię tutaj zdjęcie tak jak robię, ale jakby pani chciała, to zrobiłbym pani zdjęcie smartfonem. Mówię, wrzuciłaby pani sobie tutaj już na stronę, że coś się dzieje, bo to dopiero tam się wszystko rozkręcało. Mówię, będzie wszystko super. A pani do mnie mówi, nie, panie Mariuszu, nie, absolutnie nie, wie pan, ze smartfona to te zdjęcia, to jednak nie to, to niech pan zrobi tutaj z tym swoim aparatem, to mi pan wyśle tam za tydzień czy za 2, chociaż jedno zdjęcie albo 2 niech mi pan wyśle. Ja mówię, ale co pani stoi na przeszkodzie? Ja pani zrobię dobre zdjęcie smartfonem. Nie, to w ogóle nie. Mówię, ok, klient, że tak powiem, klient nasz pan, rozumiem. No i super. Mówię, wie pani co, to ja rozumiem. No i porobiłem zdjęcia i później miałem przejechać do kolejnego, do innej lokalizacji, więc w tej pierwszej lokalizacji zrobiłem aparatem systemowym, ale zrobiłem też i smartfonem. No i kiedy przyjechałem do tego drugiego punktu, do tej drugiej lokalizacji, w oczekiwaniu na przyjazd tej pani, wziąłem sobie smartfon, wziąłem sobie to pierwsze lepsze zdjęcie zrobione smartfonem, przeedytowałem, wysłałem jej na maila i powiedziałem do niej, wie pani co, miałem chwilę tutaj czasu, ja sobie rzuciłem zdjęcia na laptopa i pani tutaj już 2 zdjęcia szybko zrobiłem, przedytytowałem, to już pani może sobie wrzucić do siebie na Facebook, gdzie tam pani uważa. Ta pani ogląda te zdjęcia i mówi, o,
to przynajmniej widać, że to jest porządne zdjęcie. No i wtedy tak przez chwilę się zastanawiałem, powiedzieć jej, czy nie powiedzieć. Powiedziałem jej. Naprawdę? Tak, tak. Powiedziałem do niej, wie pani co, chcę być wobec pani uczciwy, fair. Pani mówi, że te zdjęcia są ok. I że to są profesjonalne zdjęcia. One są profesjonalne, tylko proszę panią, te zdjęcia są zrobione z smartfonem. No zdziwienie jej było niesamowite. Więc no, to pokazuje, nie? Że gdzieś to gdzieś jest w głowie takiego, że no, pewne są te ograniczenia, że ludzie, a często też tak było, jak czytam sobie, ktoś rzuci zdjęcie, no fajne, sam wrzuci ktoś zdjęcie na Instagram czy na Facebook i napisze, no fajne, no ale zrobione smartfonem, no to mnie serce boli, prawda? No bo jakby po co się w ogóle usprawiedliwiać, no? To bym mógł powiedzieć, no zdjęcie zrobione, no ale niestety lustrzanką cyfrową, a nie analogiem, więc to tak właśnie jest. Dobra, okej. Okay. A druga aplikacja obok Snapseed, którą powiedziałeś? Lightroom. Okej. Okay, tylko trzeba pamiętać o tym, że Lightroom w wersji darmowej jest okrojone, więc uważam, że no to już jakby decyzja do kogoś, czy chce zainwestować i okay. Korzystać z aplikacji płatnej, by dopłacić i mieć naprawdę wiele możliwości. I normalny Lightroom jakby wersji na telefon. Tak, tak. Mhm. Okej, okay, dobra, jest pytanie, do którego chciałbym, żebyśmy tutaj sobie wrócili, bo nam Magdalena zadaje pytanie, pozdrawia nas przy okazji z Gdańska, jaki filtr szklany do smartfona wybrać jako ten pierwszy, tak żeby zacząć zabawę z filtrami? W ogóle na co, może inaczej, na co zwracać uwagę przy wyborze filtra do smartfona? To i znaczy, jak, jeżeli umiesz podać i wiesz, i rozwiązać problem, na przykład ja jestem takim gościem, jeżeli ktoś mi powie, najlepiej kup taki i taki, jestem w niebo wzięty, bo wtedy mówię, dobra, kupuję i mówię, że to twoja wina. Okej, okay, to jakby to mogę powiedzieć tak, że jeżeli masz smartfon, w którym możesz zarządzać czasem naświetlania i masz tam te 32 sekundy i chcesz wykorzystać tę możliwość w smartfonie, bo nie wszystkie smartfony mają aż tak długi czas naświetlania, to zacząłbym po prostu kupiłbym sobie filtr szary, niech to będzie szary, niech to będzie ND, albo nawet polaryzacyjny, który po pierwsze będzie polaryzacją, a zarazem da nam mniejszą, ograniczy nam ilość światła i możemy sobie w ten sposób wydłużyć czas naświetlania. A jeżeli na przykład nie mam możliwości takiego długiego czasu naświetlania, ustawić tak długi czas naświetlania, to zainwestowałbym w filtr szary połówkowy. W momencie, kiedy jest sobie koleżanka Magda, tak? Mhm. Magda nad morzem, ma piękne morze, piękne fale, ale niebo jest zdecydowanie zbyt jasne, więc jest duży kontrast między dołem a górą, zakłada sobie właśnie ten filtr szary połówkowy i w ten sposób koryguje sobie różnicę między światłem dolnym a górnym. A jak się w ogóle mocuje filtry do smartfona? A dobra, mam na taki klips na przykład. Jest taki klips. Mhm. Dobra, ja przepraszam bardzo, ale ja akurat jestem dzieckiem, które właśnie sobie w tym momencie tutaj to przeklikało i akurat ci wkleję, bo pierwszy lepszy, który mi wyskoczył szary, to będzie, i teraz może powiesz mi, nie, tylko nie ta firma, tylko nie ta firma, mi wyskoczyła akurat Mitoja. To znaczy, to powiem, że nie ta firma, dlatego że ta firma nie robi, nie robi filtrów do smartfonów, to robi firma Nisi. A, widziałeś? A jaka firma? Dawaj, zaraz znajdziemy sobie. Nisi Poland. Nisi. Aha. I trzeba zaznaczyć filtry Nisi do smartfona. To one chyba mają tam nawet nazwę P1, jak się nie mylę. Ty zaraz znajdziemy. No przecież jakby nie będziemy takich rzeczy robić. Tutaj... Jak ja bym poszedł chyba do torby, to nawet pewnie leżą, są u mnie w torbie te filtry. Naprawdę? Tak mi się zdaje, że nie wyciągnąłem ich. Mogę pójść zobaczyć? Możesz pójść zobaczyć, tak. To ja w tym momencie będę sobie tutaj opowiadał o tym, że właśnie jestem na tej stronie, tam już jest napisane, są kwadratowe filtry, kołowe, do dronów, do makro, gdzie kupić, mamy wszystkie informacje, które się tutaj pojawiają, zaraz znajdziemy jakieś faktycznie jakieś fajne rozwiązanie dotyczące filtrów, kołowe, dyfuzyjne, zestawy, akcesoria, szare ND, o, mamy szare ND. No dobra, mamy tu jakiś szereg rozwiązań, kwadratowe. Ale do czego są kwadratowe w ogóle te filtry? A, bo one są opierane później na uchwyty. Dobra, tak, wszystko tak, rozumiem. Tak. Dobra, już wszystko rozumiem. Dobrze. Mam. To pokazuj. Wygląda to tak, że to jest ten klips, o którym
o którym wspominaliśmy. Biorę sobie klips, zakładam na obiektyw. Bachman. No i teraz tu mam przykładowo ten filtr szary połówkowy. Są tutaj po prostu saneczki. Wciskam, przesuwam. Bachman. Tu mam na przykład, to jest mój ND. Czyli taki maksymalnie, jaki jest dostępny, żeby sobie ograniczyć ilość światła. No i bach, mam. No i tak sobie to po prostu trzymam i tak sobie to fotografuję. Dobra, co zmienia filtr? Tak zupełnie jakby na chłopski rozum. Znaczy dla takiego gościa jak ja, który ma w torbie jakby pół torby filtrów, ale dalej nie jarzy, po co one są. To znaczy w momencie, kiedy mówimy o filtr, jeżeli jest filtr szary połówkowy, tak w tym przypadku, no to widzisz, że połowa tego szkiełka jest ciemna, a druga połówka jest jasna. To jest po prostu naturalne szkło. I teraz chodzi o to, że w momencie, kiedy właśnie sobie fotografujesz, dajmy na to, jesteś nad morzem, masz morze, masz horyzont i masz niebo. I teraz dosyć często zdarza się tak, że jak fotografujesz i ustawiasz sobie pomiar światła na morze, czyli na ciemniejszą partię, ciemniejszy obszar niż niebo, no to jak sobie dasz dobre oświetlenie, dobrze sobie dokonasz pomiaru światła na wodę, na morze, to wtedy będziesz miał przepalone niebo. Okej. A w tym przypadku, kiedy masz nałożony właśnie ten szary połówkowy, powodujesz, że to ci się jakby koryguje. Czyli masz wtedy jakby ten sam czas naświetlania powoduje, że masz dobrze doświetloną wodę, a zarazem to, że masz ciemniejszą część tutaj tego obszaru fotografowanego nieba, no to wtedy ci się to koryguje. Czasami, wiesz, to jest jeszcze tak, że możesz to stosować w ten sposób, może się zdarzyć, że będziesz potrzebował mniej światła na dole, bo to masz jeszcze, żeby było oczywiście jeszcze wszystko jasne, proste, to masz jeszcze obrotowe. Czyli jeszcze możesz mieć na przykład z boku jaśniej. Tak. Do tego służy ten obrót. I tak samo kiedyś się spytałeś mnie o to, dlaczego tam jakieś filtry są kwadratowe albo są okrągłe. No bo jak są kwadratowe, to też są te prowadnice, ale te prowadnice też się obracają. Więc to jest to. Jeżeli chodzi o filtr polaryzacyjny kołowy, służy nam do, on przede wszystkim jakby najprostsze zastosowanie to jest takie, że jeżeli spoglądasz sobie, chcesz zrobić sobie zdjęcie przez szybę w witrynie sklepowej, to zdarza ci się tak, że odbija ci się to, co jest na ulicy. Tak, no jest bardzo często. Bardzo często. Ludzkie oko sobie z tym poradzi. Obiektywy szkła sobie z tym nie radzą. I teraz, albo jak na przykład patrzysz sobie na taflę wody, no to też ci się odbijają ci się chmury na przykład, albo cokolwiek innego. I teraz za pomocą tego filtra polaryzacyjnego kołowego możesz zadecydować, czy chcesz, abyś przeszedł przez taflę, przez szybę, bądź też przeszedł przez taflę wody. I wystarczy, że w momencie, kiedy masz założony ten filtr i zaczniesz go obracać, to zobaczysz, jak wygląda efekt końcowy obrazu, który fotografujesz. Czyli jeżeli znowu jesteś sobie nad wodą, jest ładna tafla wody, jest spokojna woda i chcesz, żeby uchwycić to w taki sposób, żeby w tej tafli wody odbiły się piękne białe chmury na nieba błękicie, to wykorzystujesz... Ty jeszcze jesteś poetą, widzę. Oprócz tego, że fotografem, też jesteś absolutnie poetą. Czasami lubię się oderwać. Więc do tego służy właśnie ten film polaryzacyjny. Okej, no dobra. To już jakby mamy tutaj podpowiedź dla Magdaleny, mamy tutaj faktycznie rozwiązanie, możemy pokazywać, nawet znaleźliśmy sobie, w międzyczasie znalazłem jakby sam produkt Nissi ProSeries P1 Kit, czyli cały zestaw różnego rodzaju filtrów. Dobra, ty powiedziałeś o w ogóle ważnej rzeczy, powiedziałeś o tym, że masz zlecenia od klientów, na przykład, czy też jakby kurs nawet dla fotografów.
mieszkań, czy też deweloperów. Myśmy niedawno robili kompletnie nam nowy projekt ze zmianą strategii sprzedaży dla jednego klienta foodowego, gdzie jednym z, a właściwie dokładnie, ja wiem, że dzisiaj ten rynek nie jest takim wzorowym rynkiem, niestety, biorąc pod uwagę trudną sytuację covidową, a mianowicie rynek Horeca, czyli hotele, restauracje, catering. I tam dokładnie dla jednego z dostawców tej branży mówiliśmy, dobra, żebyście rozwijali swój biznes, pewnie dobrze byłoby, żebyście pomogli rozwinąć biznes restauratorom, czyli dokładnie nauczyć ich robić zdjęcia. Czyli dokładnie powiedzieliśmy im w ramach strategii, kupcie usługę dobrego gościa, który robi zdjęcia smartfonem i nauczcie tych ludzi robić dobre zdjęcia posiłków, bo generalnie, jeżeli dopóki oni się nie nauczą prowadzić swoich mediów społecznościowych, to niewiele się wydarzy, również z perspektywy waszego biznesu, bo jeżeli nie będą pokazywali na bieżąco waszych produktów, akurat jakby to chodziło dokładnie o wprowadzenie nowej kategorii produktu do restauracji, to nic nie będzie. Tak? I generalnie właśnie to jest dokładnie moje pytanie, czy ci firmy już to odkrywają, tak? Znaczy, że oko kupuje, że fotografia produktowa jest ważna, i że ta fotografia produktowa to już nie jest tylko profesjonalna sesja, tak, zamówiona raz do roku przy wprowadzaniu produktów, tylko to jest dokładnie, jakkolwiek by to brzmiało, real-time marketing, czy też faktycznie RTM-y, ale też jakby wiesz, codzienne publikacje, że ten, nie wiem, Instagram musi żyć, Facebook musi żyć, dobrze byłoby, żeby pozostałe media, teraz wiesz, teraz od kilku dni, nie wiem, mamy stories na LinkedInie, więc będzie kolejna kategoria, które się wszyscy boją, codziennych publikacji, zalewu informacji i kontentu. Czy firmy myślą w związku z tym, ty, skoro już ci moi ludzie tworzą ten kontent, lub też my ich zachęcamy do tego, żeby tworzyli kontent, to dobrze, żeby to robili drożej. Dobrze. Czy to jest tak, że widzisz zainteresowanie po stronie swojego dawnego świata, czyli świata korporacji, twoimi usługami, tak? Czyli przyjdź i naucz moich ludzi, żeby robili lepsze zdjęcia. Tak. Krótko mówiąc tak i... Branże, które dzisiaj się zgłaszają do mnie, no, mówię o sobie, bo ja to. No, to jest tak. No jeżeli przychodzi deweloper i mówi: naucz naszych inżynierów, kierowników budów, żeby oni, kiedy są na tej budowie, zobaczą, nie wiem, jest montaż drzwi. Mm-hmm. Powiedz im, w jaki sposób oni mają zrobić, nagrać filmik. Pokaż im, w jaki sposób na budowie, to jest naprawdę no, szkolenie na budowie, gdzie jest budowa, gdzie są palety, gdzie są pustaki, cegły. Mówi, pokaż im, w jaki sposób zrobić dobre zdjęcia, po to, żeby pokazać, że to wszystko żyje. Że okazuje się, że dzisiaj deweloperzy mówią, dobra, wizualizacje są dobre na początku, ale my musimy pokazywać, szczególnie teraz, kiedy ludzie nie wychodzą, kiedy wszystko jest w internecie, my musimy im pokazać życie, to, co się dzieje na bieżąco. I teraz ktoś może powiedzieć, że trochę sobie na siebie też kręcę bata, że uczę innych robić zdjęcia, a tak naprawdę mógłbym pracować aparatem systemowym i robić im zlecenia. No nie ma szans, żebyś był po pierwsze na 200 budowach w roku. No tak, ale wiesz, takie też jest podejście, więc... Takie szkolenia się odbywają i ja idę z tymi osobami i mówię, słuchaj, patrzymy na to w taki sposób, zobacz, a możemy to zrobić tak, zrób inną perspektywę. Możesz tymi bloczkami zasłonić to, że tam akurat leżą worki z cementem, które są rozwalone, albo kamienie. Zobacz, wystarczy inna perspektywa. Ja to pokazuję. Powiem ci, że jeszcze jest coś takiego niesamowitego dla mnie, kiedy właśnie szkolę osoby, które jakby, kto by kiedyś pomyślał, tak? Kiedyś, no kto by pomyślał jeszcze w tamtym roku, że będzie się robiło takie szkolenia, to powiem ci tak, że czasami bywają sytuacje, że ja muszę też być taką osobą, która motywuje te osoby do tego, żeby zrozumiały, że mówię, ja cię rozumiem, tak? Ty jesteś kierownikiem budowy, ty jesteś techniczny, ty skończyłeś budowlankę, ty skończyłeś, nie wiem, inżynierię. I teraz przychodzi do ciebie prezes firmy i mówi, teraz będziesz też robić zdjęcia. I tobie to jest ciężko zrozumieć. Ja cię poniekąd rozumiem, ale musisz wiedzieć o tym, że tak po prostu w takich żyjemy dzisiaj w czasach. I teraz, jeżeli wy nie będziecie robić, konkurencja będzie to robić. I teraz, jeżeli wy nie będziecie tego pokazywać, jeżeli ty tego nie zrobisz, ty nie przekażesz tego do działu marketingu, to jeżeli oni tego nie sprzedadzą, no to ty nie masz pracy. Ja tak czasami z nimi rozmawiam. Nie no, w sumie tak. No. Ja mówię, człowieku, ja parę lat temu jako fotograf mówiłem filmy,
ja będę w ogóle robić stories, ja będę robić filmy? Nie, 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 ja jestem fotografem. Dla mnie jest obraz statyczny, żadne filmy. A dzisiaj żaden problem jest, żeby zrobić filmy, dlatego wiem, że takie są czasy, że tak powiem. No, muszę to dzisiaj robić, bo to daje, to pokazuje, w jaki sposób ja żyję, co ja robię, w jaki sposób ja to robię. No, wydaje mi się, że to, jakby nie wiem, być może też to moje podróżowanie nauczyło mnie do tego, że trzeba się przystosowywać do tego, co mamy. Tu nie ma miejsca na to, żeby przeczekać. Tu nie czekamy. Tu możemy przeczekać, ale w tym momencie, kiedy czekamy, to musimy już myśleć o tym, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Więc tak to jest. Okej. Okay. Ja muszę teraz chwilę porozmawiać jednakże o twojej książce. A mianowicie, jakby jak sobie czytamy jej opis, piękne zdjęcia ze smartfona w zasięgu twojej ręki, poradnik fotograficzny, jak fotografować smartfonem, pięknie wyglądają, mają doskonałe kolory i kompozycję i trudno odróżnić je od fotografii wykonywanej cyfrową lustrzanką. Odkryj potencjał aparatu w twoim smartfonie lub zdjęcia jak profesjonalny fotograf. Poznasz zasady kompozycji, kadrowania, ustawiania ISO, czasu naświetlania oraz funkcje smartfona, z których warto korzystać. Wszystko zilustrowane przykładowymi zdjęciami i prostymi wskazówkami, jakie ustawienia stosować, czyli jak fotografować smartfonem, poradnik krok po kroku. No właśnie, skąd pomysł na książkę? Właściwie zacznijmy od początku. Kiedy ona się pojawiła? Może tak. Ona się pojawiła 2 lata temu w czerwcu. Skąd pomysł? Ogólnie to się zaczęło tak, że to też jest dobre oderwanie. Pojawiła się, jakby pomysł na książkę pojawił się, to było tak, 4 lata temu albo 5 lat temu zaczęła się moja współpraca z firmą Asus. Mhm. I to było, moja współpraca polegała na tym, że razem z moją byłą partnerką, która prowadziła blog kulinarny, dostaliśmy możliwość wykonania projektu przez jakąś agencję, która obsługiwała właśnie firmę Asus, do tego, żebyśmy dostaliśmy te telefony, te smartfony i mieliśmy zrobić jakiś projekt. No mhm. I jaka była wizja? I moja wizja była taka, że ja zaproponowałem, że tak, mówię, słuchaj, ty będziesz robić zdjęcia w trybie automatycznym, a ja w momencie, kiedy wziąłem ten smartfon i zobaczyłem, że jest coś takiego jak ustawienia manualne, że jest czas naświetlania, że jest ISO, to ja będę robić zdjęcia w trybie manualnym. Odkryłem szybko potencjał tego urządzenia. I kiedy oddaliśmy materiały do klienta, no to właśnie takie było nasze jakby pokazanie tego wszystkiego. No i nagle firma Asus, jak zobaczyła te zdjęcia, które ja zrobiłem smartfonem, zainteresowała się mną. Bycia, musimy go schować. Nikogo nie pokazujemy. I jak zobaczyłem potencjał tego smartfona, w jaką stronę to poszło, to zacząłem sobie też szukać w internecie ogólnie tematy związane z fotografią tworzoną smartfonem. No i była pierwsza książka napisana, nazwał to bardziej książką, a nie poradnikiem, książkę polskiego fotografa Jacka Boneckiego. I to było jakby, zobaczyłem, jak ta książka była opisana. Dla mnie to było taki bardziej jakby opis fenomenu związany z fotografią tworzoną smartfonem. I następną rzeczą, którą zrobiłem, to było to, że zobaczyłem, że jest wolna domena jakfotografować smartfonem.pl. To jest w ogóle niesamowite, nie? Znaczy, że to jest absolutnie moim zdaniem jakby niesamowite, że znajdujesz taką domenę w którym roku? No ja to kupiłem chyba w 2015 albo 2016. To jakiś kosmos, znaczy to w ogóle ona nie powinna istnieć, znaczy ona już dawno powinna być zarezerwowana, tylko pokazuje faktycznie jak bardzo ludzie nie widzą takich potencjalnych szans, no, więc mega czad. Wiesz, jakim to, powiem ci jeszcze jedną rzecz, jaką kupiłem stronę internetową, jeszcze nie działa, właśnie mi tworzy informatyk stronę, to jest w ogóle dla mnie kolejny kosmos. Dawaj. Słowo kluczowe w temacie związanych z fotografią mobilną, kiedy klienci do mnie piszą zapytanie, ja pytam się, zadaję tak, skąd w ogóle namiar do mnie, tak? No czasami jest z polecenia, a najczęściej jest tak, no, że wpisuję w wyszukiwarce warsztaty z fotografii mobilnej. Więc wpisałem sobie www.warsztatyfotografiimobilnej.pl wolne i kupiłem za 9 zł. Pięknie. To po prostu, i to jest kolejna rzecz, na zasadzie mówię,
To jest w ogóle niemożliwe. Jak takie strony są wolne? To prawda. Więc kupiłem stronę jak fotografować smartfonem.pl i ona sobie leżała z dwa lata. I kiedy ja odkryłem właśnie potencjał tego pierwszego modelu w Asusie, który miał już ten tryb manualny, to ja zaryzykowałem i poleciałem wtedy jeszcze za swoje pieniądze, że tak powiem, swoją podróż do Indii, byłem w Indiach, byłem w Indonezji, ogólnie byłem 3 miesiące w podróży i wtedy sam zaryzykowałem i poleciałem tylko i wyłącznie ze smartfonem. I wtedy już sobie wymyśliłem, że to będzie taki mój projekt i tak po prostu będzie. Ja ogólnie chyba jestem człowiekiem projektu, że jak sobie coś tak wymyślę, to po prostu to realizuję. No i po prostu wziąłem ten smartfon, wziąłem statyw. To też jeszcze w ogóle powiem ci, historia z mojej współpracy z firmą Manfrotto była taka, że ja do nich napisałem w temacie, że wyjeżdżam, że mam taki projekt i że czy byłaby szansa nawiązania współpracy z firmą, no i że zależy mi na statywie i podałem inny taki jeszcze, no ten malutki statyw, te dwa co masz, ten biały, no nie, ten szary też, to są te Pixie. Mhm. I jeszcze jest taki ProLight statyw, ciut większy, ale to są stricte do smartfonów i Compact Light on się nazywa, do smartfonów i do takich kompaktów. No i w każdym razie ja napisałem do firmy Manfrotto, no i dostałem odpowiedź, że no dziękujemy za zainteresowanie, jest nam niezmiernie miło, niestety tych statywów nie promujemy, możemy ci zaproponować statyw, jakiś tam inny statyw, mało tego, chyba z 3 razy droższy, nie wiem, tam za 1000 zł, obejrzałem sobie ten statyw i napisałem krótko, że dziękuję za odpowiedź, jest mi niezmiernie miło, ale zarazem chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten statyw, który oni mi chcą, który mi zaproponowali, to nie jest statyw, który spełni moje oczekiwania, nie jest zgodny z moją w ogóle ideą tej podróży i że w takim razie dziękuję, jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź i w takim razie to ja sobie kupię ten statyw sam. I ta odpowiedź bardzo spodobała się szefowi Manfrotto w Polsce i sam do mnie napisał, z informacją, że dziękuję za taką odpowiedź, szczerą odpowiedź i żebym jeszcze raz powiedział konkretnie, jakie w takim razie, jakie mnie interesują statywy i oni mi te statywy dostarczą. Okej. Okay. No i tak współpraca jest do dnia dzisiejszego. Taka autentyczność, jakby nie, na zasadzie po co mi statyw, który waży 1,5 kg, skoro ja jadę w podróż na 3 miesiące z plecakiem, który waży 9 kilo, nie? Więc to nie chodzi o to, żeby właśnie mieć od razu, nie, to po prostu, nie. No i tak właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, współpraca trwa. No dobra, okej, ale to jest w ogóle bardzo ładny przykład dotyczący tego dla wszystkich ludzi, którzy zaczynają trochę myśleć o tego typu jakby również pracy, czyli jakby o współpracach, krótko mówiąc, o partnerach. Ty powiedziałeś, że okej, napisałem do Manfrotto, mało tego, napisałeś taką, mogę wyświetlić ten statyw, o którym powiedziałeś, czy napisałeś do nich z konkretnym pomysłem na konkretne rozwiązanie. Mało tego, pisałeś trochę nie musząc, to nie było tak, że kurczę, jak nie nawiążesz współpracy, to za chwilę się okaże, że nie pojedziesz, bo ci się nie zepnie w podróży brak statywu, bo jak sam powiedziałeś, odpowiedziałeś, dobra, trochę nie to nie, znaczy nie chodzi mi o to, żebym zabrał to, co chcecie promować, co waży 40 kilo, tylko chcę zabrać to, co mi jest potrzebne, co waży 80 deko. Skąd pomysł na współpracę z takimi partnerami? Znaczy, jak to się dzieje w twojej głowie, że myślisz, kurczę, dobra, to jeszcze oni? Znaczy, jakby chyba to wynika z tego, że jakby w momencie, kiedy coś projektuję, mam jakiś pomysł i wychodzę z założenia, że jak się nie zapytam, to nigdy nie będę znać odpowiedzi. Nie zadając pytania, masz odpowiedź negatywną. Więc to było tak. Ja ci mogę podać przykład, kiedy ja napisałem do firmy Fuji, Fuji Instax, jakby do działu Instax, dlatego że w związku z tym, że mocno trzymam się idei, że najlepszy aparat to jest ten, który ma się przy sobie. Mhm. I w związku z tym, że jak podróżowałem i podróżuję i robiłem zdjęcia ludziom, których spotykałem, to zawsze moje marzenie było to, żeby im te zdjęcia, jeżeli dać. Jest jakaś szansa, żeby im dać. Wow. I było tak, że ja na przykład wracałem do Polski
i drukowałem zdjęcia i im wysyłałem, w momencie, jeżeli to było gdzieś możliwe. Albo na przykład było też tak, że nie wiem, sytuacja w Malezji, czy nawet sytuacja w Tajlandii, że jak byłem sobie w miejscowości, nie wiem, Hua Hin i robiłem zdjęcia ludziom, których spotykałem gdzieś tam na obrzeżach miasta, no to jak ja wracałem do miasta, to ja szedłem sobie do normalnego, lokalnego fotografa i mówię, wydrukuj mi to, to i tamto. I ja wracałem z tymi zdjęciami do tych ludzi. Ale były też sytuacje, kiedy no nie da się gdzieś, nie dało się wrócić, albo nie można było wydrukować tych zdjęć, albo nie można było wysłać, bo trudno było się z kimś dogadać o adres i tak dalej. Więc mi się marzyło, żeby kiedyś polecieć po prostu z Instaxem, z Polaroidem na przykład. Mhm. Tak? I ja napisałem wtedy do Polaroida i tak jak ci wcześniej wspomniałem, ja jestem gościem z korporacji. Korzyści, tak, cechy, cel, co będzie. Ja wysyłam gotowe, ja wizualizacje wysyłam. Ja po prostu jak idę do klienta potencjalnego mojego partnera, to on ma już, on ma gotowy projekt. Nie? Jakby to ja już tam logo wszystko daję, co z tego będzie, jak to będzie wyglądało. I w przypadku tego Instaxa, niestety czy niestety, nie dostałem odpowiedzi. Ale to w żaden sposób nie wpłynęło na to, że ja nie zrealizowałem swojego projektu. Po prostu wziąłem swoje pieniądze, ciężko zarobione pieniądze. I mówię, wezmę sobie, po prostu kupię, będę miał mniejszy budżet na cały wyjazd i po sprawie. Ale myślę sobie, zaraz, przecież ja mam swojego zaprzyjaźnionego partnera czy klienta biznesowego, dla którego robię zdjęcia, to jest klinika stomatologii w Opolu, Ambasada Uśmiechu. Mhm. Kiedyś Ambasada Uśmiechu wsparła mnie w projekcie realizowanym na Kubie. Powiedziałem, że chciałem taki zrobić projekt w poszukiwaniu ambasadorów uśmiechu. I to również przyszedłem do Michała, do właściciela tej kliniki z gotowym projektem. I tak samo przyszedłem do Michała, mówię, Michał, chcę polecieć do Gambii na 2 tygodnie i chcę spotykać tam swoich ambasadorów. To będzie projekt, który będzie nazywał się Ambasadorzy pełną Gambią. On mówi konkretnie, ile, co, no i najważniejsze, co ja z tego będę mieć. Ja mówię, no ty będziesz miał tylko to, że będę wspominać o tobie. Okej, to będziesz o mnie wspominać. A jak to się będzie nazywało? Jeszcze raz? Mówię, poszukiwań, czy tam oderwani pełną Gambią, nie? Aha. Ale on mówi, okej. Okay. I po prostu mówi, no to kup to tylko jakby na mnie, żebym ja miał to w koszty. No i leć. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, od razu z gotowym projektem przychodzę i mówię, że to będzie tak i tak. Ale w ogóle jakby ten sam koncept, jak sobie myślisz o podróżowaniu, szczególnie w takie odległe miejsca i koncept robienia instant fotografii, czy też jakby zdjęć natychmiastowych z gotowym wydrukiem, to jest po prostu jakiś kosmos, znaczy dla tych ludzi to jest w ogóle, bardzo często domyślam się, to jest, no wiesz, no nie chcę dzisiaj mówić, że prawie, że biały szaman, ale to jest no nieprawdopodobna pamiątka, no taki to jest utrwalenie czegoś i naprawdę zostawienie tego na miejscu. Tak, no to wiesz, no to jakby, dla mnie to jest jakby podwójna radość, bo ja zawsze mówiłem, ja jak jeżdżę w podróże i przywożę zdjęcia, portrety ludzi, to ktoś mnie pyta, ale jak ty im robisz te zdjęcia z teleobiektywu, z daleka? I mówię, jak z daleka? Człowiek, przecież on się na mnie patrzy, on się do mnie uśmiecha. Ja nawiązuję relacje, z nimi rozmawiam. Bywają sytuacje, że ja spotykam jakichś ludzi, a są takie relacje, że ja nawet zapominam zrobić zdjęcie, bo jest na tyle super i to nie jest ważne. Podchodząc do takiej osoby, ona nie widzi aparatu. Aparat jest dopiero wyciągany w momencie, kiedy uznam, że mogę wyciągnąć, kiedy mogę zadać pytanie. Jeżeli widzę, że nie ma tutaj zgody na robienie zdjęć, to nie zrobię, ale jest co innego, jest ta radość, więc i wiesz, jeżeli ja widzę, że jestem sobie w Afryce, w Azji i robię zdjęcie i oni widzą na tym małym wyświetlaczu to zdjęcie i oni są szczęśliwi, to ja myślę sobie, kurczę, jak fajnie byłoby być, żeby dać im więcej szczęścia, ale Polaroid, to zdjęcie wydrukowane, zrób taką imprezę w Polsce, w Europie, gdziekolwiek, daj komuś zdjęcie, wow, super, czad. Jak w tę podróż też miałem, ale 2 lata wcześniej, jak leciałem do Indii i też w Nepalu, to leciałem ze smartfonem, no to co zrobiłem?
kupiłem sobie małą drukareczkę, taką termiczną, taką malutką, wielką, trochę mniejszą niż smartfon. Po to, bo wiedziałem o tym, że wiem, jaka to jest radość. I ja po prostu robiłem ludziom zdjęcia i dawałem, nie? Albo czasami było tak, że zrobiłem zdjęcie, za chwilę przychodziłem i jakby też było to, że czasami nie drukowałem przy tej osobie, tylko tak za chwilę, nie? Wow, super, nie? Więc ale czad. Tak to po prostu takie oderwane projekty sobie robię. No, to faktycznie jesteś trochę oderwany. Magdalena ci pisze brawo za rozbrajającą szczerość i autentyczność. Dziękuję, miło mi. To piękne. No dobra, ale to jest pewnie ważny moment dokładnie do tego, żeby trochę zadać sobie pytanie, czy ludzie, jak podróżujesz, łatwo akceptują twój pomysł na to, żeby robić zdjęcia? Czy generalnie, krótko mówiąc, łatwo jest być człowiekiem podróżującym, czy też fotografem w podróży, który robi nie tylko przyrodę, nie tylko siebie, ale również innych ludzi? Ale czekaj, nie powiem ci, że nie. Czy inne osoby chcą, żebyś je fotografował? No jeżeli nie chcą, to im nie robię zdjęcia. Okej. Okay. Koniec proste, jakby szanuję. I to jest tak, że ktoś mówi, to jest dla mnie nie ma znaczenia, czy ja poproszę osobę, żeby zrobić zdjęcie, będąc w Azji, czy będąc, nie, no będąc w Azji, będąc gdziekolwiek. Tak samo trzeba poprosić, kiedy jest się w, nie wiem, w Głogówku. To jest w ogóle też świetna historia, kiedy Głogówek, miejscowość pod Opolem, i co w ogóle będzie zaskoczeniem, Głogówek był kiedyś przez chwilę stolicą Polski. Tak, zszokowało cię to, ale jak dobrze sprawdzisz... Boję się, że to, co się dzieje obecnie, to za chwilę znowu będzie, ale... Może, ale słuchaj, wracając żartami. Pozdrawiam Rafał i Adam z Głogówka, którzy zawsze to mocno podkreślają, ale wracając do Głogówka, robiłem tam też właśnie prezentację po mojej podróży w poszukiwaniu ambasadorów uśmiechu i zrobiłem taki motyw, że przyjechałem sobie do tego Głogówka, nie wiem, z 3-4 godziny wcześniej, nawet nie wiem, czy i nawet nie wcześniej, i zacząłem chodzić po Głogówku, wszedłem sobie do krawca, dzień dobry, powiedziałem mu, że przyjechałem tutaj na chwilę, że jestem zafascynowany, że coś takiego jeszcze, że robi, czy mogę się przyjrzeć. Zacząłem z nim rozmawiać i później się spytałem, czy mogę mu zrobić zdjęcie. Nie wiem, poszedłem do zegarmistrza, poszedłem do pani, która sprzedawała buty, i porobiłem te zdjęcia po to, żeby podczas tej prezentacji, na sam koniec tej prezentacji, pokazać im, że nie trzeba wcale lecieć na koniec świata, żeby robić, spotykać ludzi i robić im zdjęcia. Że trzeba się tylko przełamać i dokładnie trzeba się tak samo przełamać, jak i tu, tak i tam. Więc jeżeli jest zgoda, to się robi zdjęcia, jeżeli nie ma, to nie. Okej, ale rozumiem, że pilnujesz tej zasady, że nie robisz tego, że korzystając z tego, że nie wiem, robię zdjęcie iPhone'em, to czy też smartfonem, to sobie udawał, że robię sobie selfie, a przy okazji walnę komuś zdjęcie. A to też tak robię, to jest w momencie, kiedy to jest reportaż. Okej, okay, dobra. To tak, i powiem, znowu mam fajną, super historię w temacie zrobienia zdjęcia z tak zwanego partyzanta. Mhm. Historia z tego roku albo z poprzedniego, już nie pamiętam, z tego, nieważne. Jestem w Bangkoku, oprowadzałem znajomych po jednej świątyni i oni sobie tam chodzili, ja siedziałem i naprzeciwko mnie siedział sobie mnich i zobaczyłem, że w ogóle robił te zdjęcia, miał Canona, jakąś taką lustrzaneczkę i robił sobie te zdjęcia i później siedział i ja zobaczyłem, że podłoga była tak wypolerowana, że on się odbijał. Ja po prostu sobie tu niby robiłem zdjęcia, przechyliłem smartfon, pak, zrobiłem zdjęcie i zobaczyłem, jak to wygląda. I podszedłem do niego. Przywitałem się z nim i mu powiedziałem, że pokazałem mu to. Mówię, zrobiłem ci takie zdjęcie. Ogólnie jest motyw taki, że jak mnich ma telefon komórkowy albo ma aparat, to znaczy się, że dogada się z nim po angielsku. To naprawdę to są mądrzy ludzie i języki obce też nie są im obce. Tak. I pokazałem mu to zdjęcie i powiedziałem, i znowu, tak, mówię, jestem zachwycony, mówię, wow, mówię, niesamowicie, już nie mówiłem o tym odbiciu, tylko jakby zacząłem wychwalać jego, tak, że wow, jak ty w ogóle super wyglądasz, jakie to jest zdjęcie. I powiedziałem mu, że ja bym chciał dać, mówię, chciałbym ci dać to zdjęcie. I mówię, że może ci wyślę.
A on się mnie spytał, a czym to zrobiłeś? Ja mówię, że tym. On do mnie jak? Mówię, no i zacząłem mu pokazywać. No i później razem robiliśmy te zdjęcia, nie? Dał mi swój kontakt na Facebooku, więc ja mu to zdjęcie wysłałem. To mu pokazałem, tak? Ale tak jak wcześniej wspomniałem, no jeżeli to jest taki, nie wiem, reportaż, chcę uchwycić pewien moment, no to robię zdjęcia z przyczajki. A robiąc zdjęcia smartfonem z przyczajki, można naprawdę zrobić dobre zdjęcia, dlatego że, no wiesz, jeżeli ja bym to teraz sobie tutaj z tobą rozmawiał i bym powiedział ci, że tu właśnie coś w międzyczasie sobie tutaj coś jeszcze tylko tutaj, wiesz, ten, tak, rozumiesz, tutaj tego, tamtego, a już ci w tym momencie zrobiłem zdjęcie, nie? Więc jakby przyzwolenie na to, że możemy dzisiaj robić zdjęcia smartfonem. Znowu, nawiązanie kontaktu czy zdobycie tego zaufania poprzez robienie zdjęć smartfonem jest dzisiaj łatwiejsze niż aparatem dużym, aparatem systemowym. Bo to jest też tak, że przykład w Indiach. Jestem w New Delhi, byłem tam parę dni, nie wiem, z 5 dni, później za 2 tygodnie znowu wróciłem do tej samej lokalizacji, jadłem u chłopaków, tam stołowałem się, no i na koniec mówię do nich, słuchajcie, fajnie było, ale no ja już jadę. No super, dzięki, fajnie, czy możemy sobie zrobić z tobą zdjęcie? No to okej. No to kiedy oni mówią, możemy sobie zrobić z tobą zdjęcie, no to oni robią sobie ze mną selfie. A ja sobie zrobię oczywiście z nimi selfie, ale później do nich mówię, ale czy mogę wam też zrobić takie normalne zdjęcie? A okej. Nie ma tutaj problemu. Przyzwolenie do robienia zdjęć w miejscach, w których nie można robić zdjęć aparatem systemowym. Że wejdziesz sobie do metra w Londynie i będziesz chciał postawić sobie statyw z aparatem, nie doliczysz do 5 i zaraz przychodzi ochrona i mówi ci, że nie można. A smartfonem? No okej, no problem, to jest tylko smartfon. A ty wtedy trzymasz się mocno i podkreślasz, widzisz jak ważna jest idea, że najlepszy aparat to jest ten, który masz przy sobie. To prawda, czy właśnie w tej chwili sobie dokładnie uświadomiłem, że w bardzo dużej ilości miejsc, w których powszechnie mówi się, że zakaz fotografowania, to najczęściej dotyczy faktycznie jakby zakazu fotografowania, czyli nie wyciągaj dużego aparatu i nie ten. No, a jak ty w ogóle zacząłeś z fotografią swoją przygodę? Znaczy jakby w którym momencie zrobiłeś pierwsze zdjęcie? No jakby nie wiem, bo ja na przykład mogę powiedzieć, że mój dziadek bardzo chciał, żebym ja fotografował. On fotografował, więc on nawet mi dał taki aparat AMI. Co oczywiście było największą, jakby dokładnie nietrafioną inwestycją, no bo ja po prostu robiłem zdjęcia, jeszcze dokładnie na kliszach wykorzystywałem wszystkie możliwe, no ale żadne moje zdjęcie nie było dobre, tak, no po prostu jakby nie mam tego talentu, no absolutnie nie mam tego talentu, robię dużo zdjęć słabych. Natomiast pojawia się pytanie jakby, no właśnie, ty kiedy robiłeś pierwsze zdjęcia? Wiesz co, wydaje mi się, że można byłoby też powiedzieć, że kiedyś pstrykałem zdjęcia, a później je zacząłem robić. No okej. Okay. To jest chyba taki, to jest taka najlepsza jakby rozgraniczenie, że jeżeli wyjeżdżałem na jakieś wakacje, miałem swój aparat kompaktowy na klisze, ale to było takie pstrykanie. Pomimo tego, że byłem ciekawy świata, że wyjeżdżałem na nawet zorganizowane wakacje w czasy w egzotyczne miejsca, no to wtedy pstrykałem zdjęcia. Podróżowałem, byłem ciekawy, że ja jechałem na wczasy all inclusive, nie wiem, niech to będzie nawet do Egiptu, ale to ja tam tylko spałem i co miałem zjeść, to zjadłem, a tak po prostu w długą, po prostu wychodziłem, żeby widzieć tych ludzi, zobaczyć, byłem ciekawy świata. To wydaje mi się, że bardziej zaczęło się jednak od podróżowania, tej ciekawości świata i tak jak wcześniej wspomniałem, to było takie pstrykanie. A jeżeli mam powiedzieć, że kiedy przyszedłem na fotografowanie, to było to, kiedy właśnie pracując w korporacji postanowiłem odnaleźć w sobie coś, co pozwoli mi odreagować ten stres, to życie codzienne. Wiedziałem, że nie umiem śpiewać, że nie umiem na niczym grać, a matka zawsze mówiła, że ze mnie jest niezły artysta, więc po prostu kupiłem sobie aparat. I co znowu istotnego jest takie, że nie kupiłem sobie aparatu za 5000 czy za 10, mogłem sobie kupić naprawdę dobry aparat. Ja sobie kupiłem zwykłego jeszcze wtedy aparat kompaktowy, chyba to było Fuji, gdzie mogłem już sobie tam zarządzać tym czasem, był manualny, były priorytety przysłony, czasu naświetlania, ISO i tak dalej. Pomyślałem sobie, że kupię sobie najpierw taki aparat, żebym zobaczył, czy w ogóle, czy ja to połknę, nie? Czy po prostu to będzie to. I
I takim tym fudzikiem sobie robiłem zdjęcia i po jakimś czasie jeden z moich kolegów, który miał naprawdę, no sprzęt miał, to było tam naprawdę x, to było 12 tysięcy złotych. Jak ja tak patrzyłem na te jego zdjęcia i mówię, Boże, daj mi to chociaż na chwilę, bo ja już widzę, że u mnie to już jest, że już nie daję sobie rady, że i jeszcze taki pamiętam znajomy, taki pan mi powiedział, mówi, wiesz co, ty długo nie porobisz na tym aparacie. Jemu chodziło o to, że on zauważył, że ja już jakby wykorzystałem maksymalnie możliwość tego urządzenia i dopiero to był moment, w którym podjąłem decyzję, dobra, teraz już mogę sobie kupić jakby lepszy aparat w znaczeniu lepszy, który da mi więcej możliwości. I tak samo jest w momencie, kiedy robię szkolenia, prezentacje, rozmawiam z ludźmi. Jak ktoś mi mówi, jaki mam sobie kupić aparat, bo mam Samsunga, nie wiem, S20, mam iPhone'a 11, mam Huawei P40 czy tam P30, niech powiedz mi pan, jaki mam sobie kupić smartfon. Ja mówię, kupić? Dwa z tego to trzeba sprzedać. Ale jak? Mówię, no tak. Po co ci trzy aparaty? Więc to są sytuacje, kiedy czasami jakby tak prosta informacja jakby miażdży na zasadzie, no. Ale ty nie masz nic. Jak? Mówię, nie. Jak? Ty miej to, co masz. To jest, ty zacznij od tego. Pytanie, a ile masz obiektywów w smartfonie? No, zaraz ci powiem. Mówię, ale ty nie podnoś mi smartfona ze stołu, tylko po prostu powiedz mi, ile masz. No w sumie nie wiem. Ja mówię, a jak już wiesz, że masz dwa, to po co ci są te dwa? Do czego jest ten drugi? No nie wiem, chyba żeby ostrzył czy coś. Ja mówię, no najlepszy aparat to jest ten, który ma się przy sobie, ale każdy aparat jest na tyle dobry, na ile będziemy w stanie wykorzystać jego możliwości. I rozumiem, że jakby po pierwsze czytając twoją książkę, można nauczyć się wykorzystywać więcej możliwości swojego smartfona. Poza tym, jeżeli ktoś przeczyta twoją książkę i powie sobie, a cały czas jest mi za mało, cały czas jest mi za mało, to może poszukać informacji o twoich warsztatach lub umówić się na konsultacje online. Prowadzisz takie warsztaty, nazwijmy to otwarte, że z ulicy można przyjść i się zapisać? Bywały takie warsztaty, tak. Mhm. Czasami też robiłem warsztaty, wróćmy jakby do 2019. Mhm. Bywają też warsztaty, ja robiłem coś takiego jak oderwane soboty u mnie w Opolu. Wow, ale czad. Polegało to na tym, że mówiłem, słuchajcie, 15 sierpnia o godzinie 9 spotykamy się na przykład Dom Expo i będziemy sobie robić zdjęcia. I wtedy nie ma, to jest darmowe, przychodzą, uczymy się razem, ja pokazuję w jaki sposób ja robię zdjęcia i to jest takie ode mnie, o. I to polega na tym, nie wiem, robiłem w Dom Expo Opole, to ja najpierw sobie, to jest tak, jakby ja przeznaczam na to czas. Mhm. Tak, ja najpierw jadę do właściciela, nie, do menadżera takiego obiektu, przedstawiam się, mówię, że robię takie coś. No, w Opolu mam o tyle dziś łatwiej, no, że tak powiem, jestem z kojarzą oderwanego w Opolu. No i dobra, przychodzę, mówię, że mam taki pomysł, czy jest szansa, żeby wejść, porobić zdjęcia. To jest bezpłatne, uczestnicy, jest określona ilość, jeżeli ma być określona ilość, ja też zawsze mówię, że tam jakaś określona ilość jest, czy możemy wejść, porobić zdjęcia, będziemy też pana, państwa, będziemy też oznaczać, tagować i tak dalej, okej, nie ma problemu. Zgłasza się Muzeum Polskiej Piosenki, oderwane słoje, jak będziesz miał kiedyś wolną sobotę, to zapraszam, możesz zrobić oderwaną sobotę u nas. Muzeum Wsi Opolskiej, zrobi pan, mówię, dam znać, no nie zawsze mam wolne, ale jeżeli widzę, że po prostu jest ta sobota luźna i mówię, dobra, tu już jest taki luz, no to dla mnie to też jest taka forma oderwania. Pomimo tego, że no, odrywam się cały czas, to jednak dodatkowo jest to dla mnie przyjemność, że spotykam ludzi, nowe osoby spotykam, czasami są te same, które przyjeżdżają, więc wtedy one są takie no, po prostu bezpłatne. Z ulicy, tak jak powiedziałeś. No dobrze. Trochę mi zabiłeś ćwieka w tej rozmowie tym, że powiedziałeś na końcu pewnie rzecz, która mnie najbardziej obnażyła, czyli jakby nieważne jaki masz aparat, ważne ile umiesz z niego wykorzystać. Powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że jednakże te kompetencje można rozwinąć. Pewnie nie każdy ma dar do tego, ale myślę sobie, że jak będzie się starał, to gdzieś tam odkryje i przeniesie te zdjęcia na większy, czy też na wyższy poziom i będzie je robił po prostu lepiej. No i pewnie będzie się bardzo ważnej rzeczy
czas zrobić to, co mówią pewnie wszyscy ludzie robiący zdjęcia, czyli wyłącz funkcję automatyczną, przejdź jednakże na ustawienia manualne, wtedy odkryjesz świat prawdziwej fotografii. Ja bym chciał, żeby to zostało trochę z wami, żeby z wami zostało to, w którym miejscu warto wyłączyć tryb automatyczny w swoim aparacie, w którym miejscu warto przejść na tryb manualnej obsługi, a jak już przejdziecie, to jest moim zdaniem, jest coś w tym coś magicznego. Znaczy, jak przechodzisz na manual, to zaczynasz się bawić. Znaczy, ty nagle zaczynasz odkrywać, że masz wpływ, bo nagle aparat nie rządzi tobą, ty rządzisz aparatem, w związku z czym nagle odkrywasz, że to, a może sobie sprawdzę, tak? Sprawdzę, co mogę zrobić, przesunę sobie ISO w jedną, w drugą, zobaczę, co się dzieje, jeżeli jest większe, mniejsze i zaczyna coś się dziać, tak? Znaczy, tak. Generalnie pewne rzeczy zaczynają się dziać i pewne zaczynają się robić. Ile czasu zajmuje nauczenie się fotografii mobilnej? Jeżeli ktoś jest zdeterminowany i mówi, dobra, teraz jestem restauratorem, od przyszłego tygodnia, znaczy dobra, od, jak tylko się nauczę, będę publikował za każdym razem swoje nowe dania na Instagramie, Instagram będzie coraz lepszy i tak dalej. Kupię sobie twoją książkę, wejdę na twojego YouTube'a, obejrzę twoje filmy, przyjadę do ciebie na warsztaty i będę pilnym uczniem, a mam poczucie, że mam potencjał. To ile to, jak masz potencjał, ile to ci może zająć? Nieważne, ile chwila trwa, ale co w niej jest, nie ma na to konkretnej odpowiedzi. Ja tylko mogę powiedzieć, że dzięki tej digitalizacji, cyfryzacji mamy dzisiaj tak naprawdę łatwość uczenia się i to jest gdzieś clue, a szczególnie jeżeli na przykład robimy, tak jak wcześniej wspomniałeś, to mają być zdjęcia do mediów społecznościowych, na stories. Instagram stories nie lubi do końca takiego, nazwijmy to, takiej doskonałości, czyli lepiej się sprzedają, nazwijmy to, sprzedają zdjęcia na stories, które nie są zrobione takie, wiesz, perfekcyjne typu w studio fotograficznym jedzenia, tylko jeżeli ktoś jest restauratorem, nie wiem, za niedługo będę na przykład szkolić pracowników w restauracji w sushi bar i właściciel mi pokazuje zdjęcia, no takie mamy profesjonalne zdjęcia porobione. Ja mówię, okej, one są fajne, profesjonalne, do menu. Do menu. Mhm. Ale mówię, pokazuj to, co tu się dzieje. I mówię, stories to jest miejsce, w które wybacza błędy, bo możemy popełniać błędy, bo to za chwilę zniknie. Jeżeli będziesz, to co ty dzisiaj, słuchałem tego twojego dzisiaj live'a, mów, rób, i zobaczysz, że w momencie, kiedy będziesz robił sobie te zdjęcia na już, szybko, robisz jedzenie i będziesz robił zdjęcie i tu masz potrawę, tu będzie coś leżało i na początku zauważysz, że nie zauważysz, że tu leży brudny nóż, to dwa razy nie zauważysz, trzy razy nie zauważysz, ale później jak już zaczniesz robić te zdjęcia, które nie będą dla ciebie absorbujące, czyli po prostu, bo dla mnie to nie jest nic, jakby po prostu biorę i robię zdjęcia, bo już wiem, jak to robić, ale jeżeli to będziesz dostrzegać, że nagle, a okej, okay, to jest taki syf, to trzeba to przestawić, rób, zaczniesz to dostrzegać i to, że dzisiaj twoje zdjęcia są niedoskonałe, to szczególnie na stories wychodzi z założenia, że lepiej pokazać, że lepsze jest coś, co jest niedoskonałe, niż doskonałe niepokazane. I po prostu rób, nie bój się. To tak samo dla mnie w stories było świetnym narzędziem, w którym nauczyłem się mówić do telefonu, tak, czy do kamerki, bo kiedyś to było dla mnie, nie umiałem sobie też z tym poradzić. Ja wiedziałem o tym, że to jest dokładnie jak ze zdjęciami. Rób, mów, patrz, co ci z tego wychodzi. Nie lubisz swojego głosu? Nie lubię. Nagrywaj się, słuchaj siebie, słuchaj. Walczyłem z Zacząłem siebie słuchać, żeby tego nie było. Mówiłem kiedyś w każdym bądź razie. Przestałem mówić w każdym bądź razie, bo kiedy siebie słyszałem i w każdym bądź razie wyeliminowałem. Tak samo jest też z fotografią. Jeżeli przeczytasz, naprawdę, jeżeli przeczytasz książkę, przeczyta ktoś z was książkę i zacznie stosować to, co jest w tej książce, to są podstawy, ale to są pierwsze kroki do tego, żeby zacząć świadomie fotografować, żeby nie pstrykać zdjęcia, tylko po prostu fotografować. Że jeżeli się włączy trójpodział obrazu, najprostszy trójpodział obrazu, będzie się o nim pamiętało, że można sobie włączyć po prostu siatkę trójpodziału w smartfonie, która pokaże nam, że zdjęcie jest proste, że ono nam, że możemy sobie je skadrować, że są te mocne punkty. I nagle ktoś zobaczy, kurczę, no rzeczywiście. Zapraszam do oglądania mojego Instagrama, szczególnie stories, kiedy ja wrzucam zdjęcie. Nawet dzisiaj wrzuciłem zdjęcie kobiety, która wychodziła z metra
schody, zrobiłem zdjęcie, nagle też pokazuję, zobaczcie, trójpodział, rysuję, tak, zobaczcie, jest poręcz, ta poręcz idzie z prawego dolnego rogu do środka, mówię, zobaczcie, i dla mnie to zawsze po prostu miód na moje uszy, jak ja słyszę po warsztatach, po szkoleniach, ludzie mi mówią, kurczę, wiesz co, oderwany, ja teraz widzę linię, ja widzę trójkąty, ja widzę trójpodział, mówię, dobrze, tak, tak, to jest właśnie to. I kiedy obserwuję zdjęcia tych ludzi, to po prostu mówię, o, jest, działa, nie? Albo nieraz się zdarza, że ktoś ogląda zdjęcia, albo ogląda, zobaczy, albo nawet napisze, o, oderwanego szkoła. To po prostu jest, no to miło się coś takiego, no po prostu słucha czy czyta. To w ogóle ładne, co powiedziałeś, jakby oderwanego szkoła, ale nie wiem, czy wiesz, powiedziałeś taką bardzo ładną rzecz, znaczy pewnie wiesz, bo pewnie domyślam się, że to nawet jakby czasem to cytujesz i powtarzasz, nieważne ile chwila trwa, ale co w niej jest, to jest tak mocne, że ja nie mogę, to jest w ogóle bardzo ładny tekst i myślę sobie, że tym chciałbym, żebyśmy zakończyli. To była chwila, dla mnie przynajmniej, choć rozmawialiśmy dość długo, bo ponad 90 minut, za to ci bardzo serdecznie dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za dobre oderwanie. To była dobra chwila i dobrze było to, co w niej jest. A teraz ten moment, w którym jestem bardzo słaby, a który regularnie muszę przypominać. Pamiętajcie, jeżeli oglądaliście ten, słuchaliście tego odcinka na Spotify czy na iTunesie, czy też na innych podcastach, pamiętajcie o tym, żeby dawać dużo gwiazdek, bo dużo gwiazdek sprawia, że algorytmy nas lubią i pozostałe osoby mogą usłyszeć tę audycję. A jeżeli byliście z nami na żywo lub po prostu doszliście do tego momentu oglądając nas na Facebooku, YouTubie czy na LinkedInie, pamiętajcie, to jest ten moment, żeby dać nam najważniejszą walutę socialową, czyli lajki, komentarze, polecenia, udostępnienia, czyli wszystko, co sprawia też, że my wiemy, że wam się podobało. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem był oderwany, czyli Mariusz Stachowiak. Dziękuję ci bardzo. Dzięki i do oderwania. Dzięki, do oderwania, było nam bardzo miło, do zobaczenia, w takim razie w tej chwili muszę postarać się jakoś to zamknąć i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku Hera on Air. Do zobaczenia.